zobaczymy, jak ta krótka przerwa wpłynie na jego formę. Grzegorz Schlieren, cały z Austrii w powietrzu. Trzeci w generalnej klasyfikacji Pucharu Świata i daleko! Bardzo daleko poszybował popularny Schliri. Brawa dla reprezentanta Austrii. To najdłuższy skok w tym konkursie. Wylądowany poza 130 metrem, tak jest, pół metra poza tą granicą. Noty za styl, pojawiają się pierwsze dziewiętnastki u sędziów. A zatem Grzegorz Schlieren cały obejmie teraz prowadzenie. No, na jak długo? No to okaże się, bo pozostało nam już tylko dwóch zawodników, ale dwóch wielkich faworytów. I Janne Ahonen i Thomas Morgenstern. W przedpołudniowej serii kwalifikacyjnej tylko oni oraz Norweg Anders Bordal pokonali granicę 130 metrów. Janne Ahonen 131,5, Thomas Morgenstern